I moi drodzy, idziemy za ciosem, kategoria 75 kg, mamy ze sobą zwycięzcę, a zwycięzcą jest... Szymon Czajkowski z Warszawy, witam. Piękna forma, choć mówiłem, że ta 75 taka specyficzna, chociaż fajnie obsadzona, bo fajne sylwetki w niej. Powiedz, kto cię trenował? Dawid Ceran z Warszawy. Dawid Ceran, no... Forma godna złota, także tym bardziej gratulacje. Jak trwały przygotowania, ile czasu, jak sobie wyobrażałeś na początku, jak zdecydowałeś o tym przygotowaniach do debiutu, tak, zderzenie z rzeczywistością, większe, mniejsze cierpienie? W zasadzie przygotowania trwały dosyć długo, bo plan był już gdzieś około 2 lat temu. Taki stricte pod te debiuty od roku, 16 tygodni redukcji. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że to trzeba tyle roboty w to wszystko włożyć. Ale warto, nie? Warto, warto, bo jest po prostu szok. Nie? Czyli można powiedzieć, że już udało się ciebie zarazić, że tak powiem. Tak, tak, jak najbardziej i na pewno nie zaprzestanę tutaj po tych zawodach. Plany zresztą były i tak dalekosiężne, mimo tego tej wygranej, jeśli by się nie udało, i tak byśmy chcieli dalej próbować. No ale teraz jest jeszcze, wiadomo, dodatkowa motywacja, nie? No już, że tak powiem, skoro tyle czasu się rozpędzałeś, to ciężko byłoby się zatrzymać na jednych zawodach. Powiedz jeszcze mi tak... No bo plany masz dalekie, więc mam nadzieję, że przynajmniej do tych mistrzostw Polski, a może jeszcze dalej na jakieś tam międzynarodowe zawody się wybierzesz. Tak, teraz w planach są mistrzostwa Wielkopolski w Grodzisku, no później wiadomo mistrzostwa Polski, tam też celuję w 75, no i zobaczymy, jak Bóg da, jakie miejsce, no chcielibyśmy dalej jechać, nie? Tego będziemy życzyć oczywiście, jak najlepszego miejsca na tej Polski i zarazem od razu powołania do kadry, bo czemu by nie iść za ciosem i jak najlepszego wyniku na Europę w takim razie. Będziemy trzymać kciuki, no bo przed tobą jeszcze kategoria Open oczywiście, więc jeszcze nie podjeżdż, bo będziesz musiał czekać aż do wieczora, no niestety, takie uroki lekkich wag. Ale gratulujemy miejsca, życzymy dalszych sukcesów, trzymamy kciuki za ciebie. Dzięki wielkie. Dziękuję.